Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia jest pan minister Henryk Kowalczyk, minister ochrony środowiska. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dziękuję bardzo. To właściwie minister środowiska tak. od paru lat. Minister środowiska zajmujący to jest się ochroną. Ta osoba, która chroni środowisko. To się jakoś tak jedno z drugim bardzo mocno wiąże. Panie ministrze, czy jest plan powiększenia Parku Narodowego w Puszczy Białowieskiej? Na razie takiego planu nie ma, ale oczywiście nie jest to wykluczone, bo w tym momencie, kiedy w Puszczy Białowieskiej nie dokonuje się praktycznie żadnych prac urządzeniowych lasu czy działalności gospodarczej, to można oczywiście rozważyć powiększenie tego parku. Mhm. Ale zawsze terytorium Parku Narodowego to jest też inny sposób funkcjonowania lokalnej społeczności. Myśli pan, że będzie zrozumienie mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej, samej Puszczy Białowieskiej, bo przecież tam też są miejscowości w środku Puszczy, do tego, żeby ten park powiększyć? No to jest dla mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej w ogóle ta decyzja o zaprzestaniu gospodarki leśnej jest trudną decyzją gospodarczą. Tam jest brak surowca, drewna, ale też na przykład mocne ograniczenia, jeśli chodzi o wstęp do lasu, czyli tamci mieszkańcy korzystali z tej puszczy przez setki lat i te wszystkie decyzje są dla nich bardzo trudne, więc każde dalsze powiększanie parku byłoby oczywiście trudne, chociaż można by powiedzieć, no jakimś jedynym atutem byłaby turystyka, ale oprócz tego, to oczywiście wszystkie działalności gospodarcze musiały być ograniczone. Mhm. Panie ministrze, a jak wygląda w tej chwili sprawa Puszczy Białowieskiej i rozmów pomiędzy Polską, ministrem środowiska, ministerstwem środowiska, a instytucjami, różnymi instytucjami Unii Europejskiej w sprawie właśnie Puszczy? No w tej chwili jesteśmy na etapie składania wyjaśnień, a właściwie dokumentów, które udowadniają, że w Puszczy Białowieskiej nie prowadzona jest wycinka, nie prowadzona jest żadna aktywna gospodarka leśna, bo tak to wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20 listopada, gdzie był wprowadzony zakaz jako forma zabezpieczenia tego wyroku. I z wyjątkiem oczywiście tylko tych miejsc, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu zdrowia życia ludzkiego, czyli drogi publiczne czy bliskość zabudowań. I takie pismo zostało wysłane w ubiegłym tygodniu do Komisji Europejskiej z dokumentacją fotograficzną, mapami. W tym momencie Komisja Europejska zapoznaje się z tym materiałem. Ja mam nadzieję na spotkanie, ale tak gdzieś za jakieś dwa tygodnie, jak już te materiały zostaną przestudiowane. A ma pan jakieś odsłuchy z Komisji Europejskiej? Jak oni patrzą na te materiały i to, co Polska w obecnej chwili tych odsłuchów nie mam, dlatego że te materiały wpłynęły w poniedziałek, więc to jest kilka dni. Natomiast ważne, że ten ostateczny wyrok, czyli ostateczna konkluzja będzie pod koniec lutego i przed tą konkluzją chciałbym się spotkać, aby wyjaśnić sposób gospodarowania na terenie Puszczy Białowieskiej. Mhm. A teraz zapytam o lasy państwowe. Czy rząd rozważa zmianę zasad działania lasów państwowych? Znaczy w sposób istotny absolutnie nie, dlatego że lasy państwowe dobrze prowadzą swoją gospodarkę. Zapewniają jednocześnie lesistość kraju. Ona się powiększa z roku na rok, a więc nie jest to jakaś gospodarka leśna, nie jest gospodarką rabunkową, a więc przybywa nam tego potencjału i materiału drzewnego. Przybywa nam powierzchni lasów, czyli lesistość się zwiększa, a więc w sposób istotny tu zmiany polityki państwowej z lasów nie będzie. Czyli jak mówiłem to chyba w pierwszych słowach, będę chronił lasy w sposób stanowczy, tak żeby one były... Pojawiają się co jakiś czas takie informacje, że oto ktoś planuje chociażby wyłączenie lasów państwowych spod władzy Ministerstwa Środowiska, że inaczej będą rozliczenia przebiegały w lasach państwowych i tak dalej, i tak dalej. Pan dementuje wszystkie te informacje. Na razie takich planów żadnych nie ma i to w tej chwili funkcjonuje w lasach państwowych, funkcjonuje należycie. Nie ma żadnych planów zmieniających sposób gospodarki leśnej. Mhm. Bardzo duże emocje budzi również teraz prawo łowieckie. Pan w jednych z wypowiedzi mówił o tym, że trzeba wzmocnić nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim.
O co tak naprawdę chodzi? Co jest problemem z Polskim Związkiem Łowieckim? Tak naprawdę Polski Związek Łowiecki jest organizacją bardzo samorządną, natomiast trzeba pamiętać, że jest to poniekąd organizacja monopolistyczna, więc nie może myśliwy polować poza Polskim Związkiem Łowieckim, a więc nie jest to całkowicie, tak jak to każde stowarzyszenie, co sobie może ktoś założyć i mówi, że jest to samorządne. Poza tym też korzysta Polski Związek Łowiecki z dobrodziejstw Skarbu Państwa, bo zwierzyna łowna jest własnością Skarbu Państwa. Też trzeba o tym pamiętać. I ważne jest, aby Polski Związek Łowiecki skutecznie realizował politykę państwa w zakresie łowiectwa. I tutaj ten nadzór jest, musi być większy. No i między innymi w naszych propozycjach będzie między innymi to, że na przykład Krajowego Łowczego nie będzie wybierał Polski Związek Łowiecki, ale będzie mianował minister środowiska po to, żeby móc ewentualnie egzekwować założenia polityki państwa dotyczące łowiectwa. O, choćby teraz mamy ogromnie trudną sytuację w rolnictwie, jeśli chodzi o afrykański pomór świń, a wiadomo, że takim przenoszącymi tą chorobę to są dziki, więc tutaj potrzebna jest istotna redukcja populacji dzików i różnie to bywa we współpracy weterynarii z myśliwymi, stąd to potrzeba zmienić. Ale to znaczy, jak to bywa? Gdzie jest problem? To myśliwi nie chcą polować na dziki, są mało wydajni w tych polowaniach? Są mało wydajni, ale też myślę, że problem organizacyjny jest. Trwa dyskusja. Dobrowolna. Nikt nie może nikogo zmusić do tego, żeby każdego dnia wychodził na polowanie. Przyjmuje pewne obowiązki na siebie. Oczywiście tu będziemy chcieli robić zachęty, stosować odpowiednie plany łowieckie, ale też w sytuacji nadzwyczajnej, a taka sytuacja jest z afrykańskim pomorem świń, to myśliwi będą zobowiązani realizować zalecenia lekarzy weterynarii, co jest niezwykle istotne. Mhm. A proszę powiedzieć, bo tak jak pan powiedział, przed chwilą w Polsce działa jedna organizacja łowiecka, Polski Związek Łowiecki. Pojawiały się też takie głosy o tym, że być może ta sytuacja nie jest do końca dobra, że powinno być tych organizacji więcej. Polska tradycja jest taka, że jest to jedna organizacja. A jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Czy w tym momencie, szczególnie patrząc przez perspektywę tej funkcjonującej choroby ASF, to rzeczywiście ta organizacja jedna może być sprawniejsza. Byleby tylko była sprawnie zarządzana, nie tylko przez samorządność, ale również przez wykonywanie instrukcji państwa w tym zakresie. Stąd na razie będzie to jedna organizacja, będzie zwiększony nadzór. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Oczywiście dowolność zrzeszania się jest wielką wartością, ale w tym przypadku mogłaby być powolność decyzji, czy rozproszenie decyzji, więc niekoniecznie moglibyśmy na przykład zrealizować te cele związane z ASF-em. Też trwają bardzo ożywione dyskusje z organizacjami ekologicznymi, bo z jednej strony są działania ekologów i ich postulaty, żeby łowiectwo i w ogóle polowania w Polsce ograniczyć. Z drugiej strony jest ta bardzo żywa i długa tradycja łowiecka w Polsce. Jak pan chce pogodzić te dwa żywioły? To są oczywiście bardzo trudne do pogodzenia i próbujemy wypracować kompromis, który pewnie nie będzie zadowalający żadnej ze stron, ale to na tym polega istota kompromisu. Dobrze, tak? To znaczy, że bardzo dobrze, ale tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę rolników, bo to oni są tak naprawdę później tymi, którzy ponoszą największe straty w swoich uprawach, jeśli chodzi o zwierzynę łowną, więc jakbyśmy zaprzestali całkowicie polowań, to można by powiedzieć, że za kilka lat zniszczyliśmy rolnictwo. Jeśli oczywiście nadmiernie będą te polowania, to zniszczymy populację zwierząt, więc... Ale w Polsce jest problem nadmiernych polowań, czy nie ma? Ja myślę, że w tej chwili nie ma problemu nadmiernych polowań, natomiast jest zawsze problem postrzegania nadmiernych praw myśliwych, jeśli chodzi o polowania. To jest problem na przykład wejścia na grunt, co Trybunał Konstytucyjny zresztą... Ale rozumiem, że ta sprawa będzie rozwiązana i ten, kto... Każdy, kto będzie kto chciał, będzie właścicielem jakiegoś terenu, będzie mógł powiedzieć, że nie. Na moim terenie nie będzie polowań. Do tego prawo, tak. I nie będzie na jego terenie polowań, co oczywiście będzie się wiązało z tym, że nie będzie miał też prawa ubiegać się o odszkodowania z tego terenu, coś za coś. No tak, jedno z drugim się wiąże. Więc tutaj te regulacje będziemy robili, ale też podkreślam bardzo mocno, będę chciał widzieć interesy rolników, bo to jest niezwykle istotne,
rolnicy tak naprawdę są poza tą dyskusją, a ich dotyczy tak naprawdę najwięcej. Panie ministrze, na sam koniec jedna z organizacji ekologicznych, która się nazywa Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, puder panu wysyła, bo mówi, że pan pudruje tak naprawdę zmiany, że żadnych zmian nie ma, a to jest to, co pan obiecuje, to są tylko obietnice. Ja weszłam sobie na stronę tejże organizacji, ona się odwołuje do filozofii głębokiej ekologii i w jednym z punktów, bodajże czwartym, jest taki zapis. Rozwój pozaludzkich form życia wymaga wyhamowania wzrostu liczebności populacji ludzkiej. Rozkwit życia i kultury człowieka daje się pogodzić z takim obniżaniem. Nie wiem, nie ma tam informacji, w jaki sposób ta organizacja będzie dążyć do tego, żeby wyhamować, zmniejszyć liczbę ludzi na świecie. Ale proszę powiedzieć, czy... No bo to budzi jakieś najgorsze skojarzenie, jak już pada informacja, że ma być mniej ludzi, ktoś ma tę liczbę populacji zmniejszać. Czy jest sens rozmowy z takimi organizacjami? W momencie, kiedy ja prowadziłem rozmowy w ostatni piątek z organizacjami, byli przedstawiciele też tej organizacji, to oczywiście takich postulatów nie formułowali. Niektóre z ich propozycji były nawet rozsądne, chociaż uważam, że zbyt daleko idące. No ta jest na pewno bardzo daleko idąca. Natomiast to podejście filozoficzne o ograniczeniu populacji ludzkiej, no to jest też sprzeczne z ekologią czy z naturą. No, nie możemy traktować człowieka dużo gorzej niż pozostałych istot żyjących, więc myślę, że tego typu podejście filozoficzne organizacji jest oczywiście nie do przyjęcia, bo jeśli traktujemy wszystkich jednakowo, chcemy traktować istoty żyjące jednakowo, no to nie dyskryminujmy ludzi, a w tym podejściu wręcz dyskryminacja jest istot ludzkich. Bardzo dziękuję. Pan minister Henryk Kowalczyk, minister środowiska, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.